Siemanko, witam Cię na moim kanale. Ja jestem Pisak i od 9 lat żyję na emigracji. To właśnie o tym vloguję. W dzisiejszym odcinku będę wymieniał cały osprzęt szpanera. Szpaner jest to maszyna, która składa się z dwóch bębnów, na których bębnach znajdują się piły, duże noże, małe noże. Zapowiada się ciekawie, tak też będzie. Szpaner ten, jego zadaniem jest obrabianie drzewa z dwóch stron. Podczas gdy okrągłe drzewo wjeżdża w ten szpaner, szpaner ten z dwóch stron zbiera materiał z tego drzewa i wycina płaską powierzchnię. Także dłużej nie przedłużając, zapraszam Was na odcinek. Również zachęcam Was do pozostawienia subskrypcji na tym kanale oraz łapki w górę z dzwoneczkiem. Też zapraszam na mojego Instagrama, gdzie możecie zostawić po sobie swoją aktywność. Teraz bierzmy się do roboty, a Wy zobaczcie, jak to wygląda. Pierwsze, co musimy zrobić, to przygotować sobie troszkę stanowisko pracy. Musimy tutaj sobie, bo tam musimy dojść, także pierwsze, co zrobimy, tutaj mamy taką deseczkę i tą deseczkę sobie położymy, żeby mieć na czym stać. Świetnie, mamy już na czym stać, także teraz jest troszkę wyżej, lepiej. Także tak jak widzicie, do wymiany. Tak to wygląda. Jeden bęben, z drugiej strony drugi. Osprzęt, który się znajduje na tym bębnie, jest to piła, duże noże i małe noże te tutaj. Małych noży jest 4. Dużych noży też jest 4. Piła jest 1. A to wszystko tylko na jednej stronie. Do wymiany mamy strony 2. Także dla ciekawostki. Jak częstotliwie to wymieniamy codziennie, z tym, że powiem Wam, jak to pracuje. Szpaner ten, tak jak Wam powiedziałem, ma piłę, małe, duże noże. Natomiast praca, linia cięcia, jaką on wykonuje, jest to, że pierwsze atakują duże noże, później pracują małe noże, jest to różna linia cięcia, a na samym końcu tak jakby wygładza to wszystko piła. Także tak to wygląda. I teraz szpaner jest osadzony na bębnie. No więc jest tutaj taka zasada działania, zasada pracy, że tylko pół noża pracuje podczas produkcji. Jeżeli chodzi o duże noże, jeżeli chodzi o piłę, tak samo pracuje tylko pół piły. Jeżeli chodzi o małe noże, wymieniamy zawsze na świeże, bo noże nie mają dwóch stron, tak jak duży nóż. W sensie małe noże nie mają dwóch stron, tak jak duży nóż czy piła. I teraz to zależy, jak wypada, ale raz zmieniamy osprzęt na stronę, czyli z prawego bębna przekładamy na lewy i z lewego na prawy. Natomiast na następny dzień, gdy już dwie strony z piły pracowały, dwie strony z dużych noży pracowały, wtedy tutaj możecie zobaczyć, mamy świeże narzędzia, tak jak piły i tutaj tak jak noże w tej skrzyneczce. Tak wyglądają noże małe, tak wyglądają noże duże. Widzicie? Świeżutkie. No. Ale dzisiaj za zadanie mamy przerzucić piłę, duże noże na stronę, a małe noże wstawić świeże. Żeby nie zanudzać, żeby odcinek też nie wyszedł za długi, zrobię tak, że piły przerzucimy razem, duże noże zrobimy dwa duże noże, przerzucimy na stronę i małe noże też dwa, żebyście mogli sobie zobaczyć i jak to wygląda, ale też żebyście nie musieli patrzeć, jak zmieniam cały ten szpaner, no bo
czy duży nóż ten, czy tamten, to zasada zmiany jest ta sama, więc nie przedłużając dłużej, zaczynajmy pracę, bierzmy się za to, wymieniajmy. Chodźcie, zapraszam na odcinek. Narzędzia, których będziemy potrzebowali do wymiany piły, są to... Diwolcik. Z imbusem 6, muszę go przynieść, bo jeszcze nie mam. Młoteczek, ten, on tylko służy do tego, jego końcówka, żeby odciągnąć sobie po prostu piłę od maszyny, żeby nie rwać tego rękami. Następną rzeczą szpachelka, bo będziemy musieli miejsce osadzenia piły wyczyścić, oraz nasz klucz specjalistyczny, dynamometryczny, którym na sam koniec wszystkie śruby od piły dokręcimy z daną siłą newtonometryczną, która wynosi 30 Nm, a wszystko to po to, żeby piła podczas produkcji nie miała szansy się odkręcić. Chodźcie, wymieniajmy ją. Dobrze, więc Diwolcik, imbusik, szósteczka, tak w to wjedziemy. No nie, stało się najgorsze. Śruba się ukręciła. Co w takim przypadku? Młotek i przecinak. Ale to za chwilę. Weźmy się za drugą stronę, zobaczymy jak druga strona pójdzie. Niekiedy śruba się ukręci, dlatego, bo po prostu śmiotek znajduje się w środku. Klucz nie dojdzie do końca, tylko wejdzie do połowy, no i ją ukręci. Tak też mam tu z drugiej strony, taki sam przypadek jak był tu, tylko teraz tu spróbuję to wyskubać, żeby drugiej śruby nie ukręcić, ale potrzebuję do tego szpikulec. A szpikulec to nic innego jak naostrzona elektroda. Wyskubiemy sobie te śmieci i wtedy klucz nam dojdzie do końca. Jedną śrubkę zostawiam delikatnie przykręconą. Resztę śrubek wyciągam. Teraz czemu tą śrubkę zostawiłem przykręconą? Już wam pokazuję, tylko idę po młotek. Teraz sobie zrzucimy tą piłę i ona nam nie poleci do taśmy w dół, czy nam nie spadnie, bo właśnie wisi jeszcze na tej jednej naszej śrubce. Wyciągnijmy ją sobie. I teraz, piła ta jak widzicie, ma tutaj dziurki, które używane były w tym momencie przez te śruby, które przed chwilą wykręciliśmy, a z drugiej strony ma wszystkie dziurki zalepione drzewem. Podczas produkcji to wchodzi. Teraz wszystkie z tych dziurek musimy oczyścić, bo gdy zmienimy tą piłę na stronę, to będziemy właśnie tych dziurek, które są obecnie zalepione, potrzebowali do montażu jej. Także wyczyśćmy sobie to. Dobra, idzie ona na bok. Teraz z drugiej strony ta sama bajka, śrubki. No, a na tą panią to idę po kolegów, zaraz będę. Także pan punktak i pan młotek już są z nami. Teraz tu trzeba się wcisnąć.
I teraz będziemy próbować wybić tą śrubę. Najlepiej na zewnątrz zrobić sobie punkt, a później bić, dlatego że gdy zrobimy punkt najbardziej na zewnątrz tej śruby, a później będziemy bić pod kątem, tak będziemy nadawać największą siłę na tą śrubę, żeby ją odkręcić. Zobaczmy, czy nam się uda. Punkt już mamy nabity, teraz zróbmy kontrę. Poszła. Sukces. I tak samo, zrzućmy ją sobie. Wiadomo, śrubka do złomu musi nowa wejść w to miejsce. Także ta sama bajka, wyczyścić piłę. Mamy to. I teraz już szpachelka. Oczyszczamy sobie miejsce osadzenia piły. I just wanna stay that, stay mad shit by my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging on to the... Widzicie, niekiedy szpaner normalnie się kręci, a drugi gdzieś coś podejdzie, jakieś drzewo, coś i szoruje i już robi opór. Trzeba sobie pomagać. Dobra, mamy drugą stronę. Wkładamy piły. I tak samo, osadziłem, parę razy sobie przekręcę, jestem pewien, że mi nie spadnie. It's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fair. Give me one shot and I'll never get the throne back. I z powrotem wszystkie śrubki w dziurki. Stop this, I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Place the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better... Dla spostrzegawczych, tu poszło 11. Ale to dlatego, że jedno miejsce na śrubę ma awarię, no gwint jest zerwany, no i siedzi ta piła na 11. Przykręcimy teraz, ale nie do końca, dlatego że tą piłę musimy przykręcić tylko na 30 Nm, a to wcale nie jest dużo. Ta maszynka potrafi przykręcić silniej niż te 30 Nm. Więc ja jej używam tylko do dokręcenia śrubki, natomiast wszystkie śrubki dokręcam już na te 30 Nm tym kluczem specjalistycznym. Ale to proces następny. Pierwszą śrubę przykręcam i po przekątnej przykręcam drugą, dlatego że śruby te też jeszcze tą piłę ustawiają na tym bębnie. Względem gwintu, nie? Względem dziurki. Wyprostowywują ją tak jakby, nie? Dobra. Prawie koniec. I teraz już wjeżdża klucz. Mamy go ustawionego, więc dokręcajmy. Dla tych, co nie wiedzą, jest to klucz dynamometryczny, specjalistyczny, mechaniczny. Dzięki temu kluczu możemy na nim ustawić daną siłę do kręcenia, która jest wyrażana w newtonometrach, i podczas gdy dajemy nacisk na śrubę, klucz śrubę nam dokręca. Natomiast jak
klucz osiągnie tą daną wartość do kręcenia, wtedy możecie usłyszeć, jak ten klucz kliknie. Posłuchajcie. To nam daje znać, że już w tym momencie, w tym miejscu ta śruba jest z daną siłą dokręcona. To tak w ramach ciekawostki. Nie każdy musi znać takie specjalistyczne narzędzia, prawda? Temat piły zamknięty, tym kluczem załatwiony, jutro mogą ciąć. Teraz weźmiemy się za duże noże. Zapraszam. Dobrze, piłę już mamy. Przyszedł czas na duże noże. Tu mamy jeden, tu mamy drugi. Zawsze je sobie ustawiam w takiej pozycji. Narzędzia, których użyjemy, będą to. Płotek plastikowy, niekiedy nóż nie chce nam wyjść, więc musimy go delikatnie potukać. Szpachelka musimy też, gdy nóż wyciągniemy z jego miejsca osadzenia, delikatnie to miejsce oczyścić. Tutaj przyjdzie nam klucz, o, ale to już będzie gruby kaliber. Klucz bodajże 27 i ten klucz, możecie zauważyć, jest tak samo tym kluczem specjalistycznym, dynamometrycznym, tyle że jest on większy, przez co ma możliwość większej skali, czyli ma możliwość mocniej dokręcić daną śrubę względem, no, względem zapotrzebowania. I tutaj możecie zobaczyć, nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale klucz ten ma taką podziałkę. Właśnie na której ustawia się tą daną wartość newtonometryczną. Dodatkowo szpikulec. A szpikulec po co? Już wam pokazuję. Tutaj jest cięte drzewo, wam przypominam, więc wiecie, są śmieci. I teraz na tą śrubę musimy nasadzić klucz, a tu są śmieci. I teraz wejdź i wsadź tu ten klucz. Musimy trochę te śruby dookoła oczyścić. Jedną, drugą. No. I teraz klucz nam już wejdzie. To możemy luzować, odkręcać, wyciągać, działać. Zobaczcie, jak to wygląda. Dobrze, także śrubki już mamy delikatnie oczyszczone. Ustawmy sobie na odkręcanie. Przyłóżmy. Dobrze. Każdy duży nóż jest mocowany na 3 śruby. I ja tak luzuję, tak 5 razy ruszę ręką. To powinno wystarczyć, bo ten nóż tu się trzyma przez docisk tej blachy z góry do tego bębna, nie? Także jeden już mamy poluzowany, czas na drugi. Tak dla porównania. Piłę dokręcaliśmy na 30 Nm. Te noże dokręcać będziemy na 170. Dlatego ten klucz jest tyle większy. Spróbujmy sobie wyciągnąć. Musimy je klupnąć. Dajmy im po razie. I teraz. Tak patrzę, bo na planie, co mam do wymiany dzisiaj, powinienem te noże obrócić na stronę. Ale albo one były słabo szlifowane, albo gdzieś wystąpił błąd.
Powiem wam, że one są liche. Ja je wymienię na nowe. A też dlatego, bo ta fabryka tnie dwa rodzaje drzewa. Jedno jest takie miększe, a drugie jest takie czerwone. Nie wiem dokładnie, co to za drzewo, ale ono jest twarde. I po prostu w tym tygodniu tną to twarde drzewo, więc jak te noże są takie liche, to myślę, że to będzie dobry ruch z mojej strony. Dobra, biorę, idę po świeże noże. Dobrze, noże już sobie wyciągnąłem. Tutaj wam pokażę. Tutaj mam nówki. Tu są te, które przed chwilą wyciągnęliśmy. Teraz jeszcze chciałem wam powiedzieć taką rzecz. Widzicie? O, tak wam przyłożę. Plus minus, nie? Ale jedne noże są większe, drugie są mniejsze. O co tu chodzi? Ano o nic. Chodzi o to, że gdy nóż jest oszczony i szlifowany, to materiał z noża jest zbierany. No więc nóż się skraca. Ale one mają śrubki takie z tyłu, jak widzicie. I zobaczcie, ile wystają te śrubki od noża, a ile te tutaj wystają od noża. Śrubki te stanowią dystans. I teraz dokładnie nie pamiętam, jaki szeroki ma być ten nóż razem z śrubkami, bo gdy te śrubki są z tyłu wykręcane, tak ten nóż z tego bębna bardziej się wysuwa do przodu, prawda? I te noże duże mają jakąś wartość, to jest chyba tam, nie wiem, czy 12,6 cm, coś takiego, to jest ich ta jakby standard. No więc co oszczenie, gdy oszczenie jest skończone, szlifiarz, który oszczy te noże, bierze po prostu ten nóż, wsadza w taką formę, która jest dostosowana do tej właśnie wartości i odkręca te śrubki na styk i robi kontrę. Dzięki czemu ja później te noże muszę tylko wsunąć w miejsce osadzenia i niczym się nie przejmuję, bo każdy jeden na pewno wystaje tyle samo, ile wystawać musi. Także chodźcie, ładujemy te noże z powrotem na ich miejsce. Dobrze, także noże już mamy wyciągnięte, wjeżdża szpachelka, troszkę czyścimy spód, gdzie nóż był, gdzie nóż był osadzony. Do środka troszkę wjedziemy. Druga strona to samo. Mamy to. No i nożyk do końca, tylko nie wiem, czy sobie ustawiłem na zakręcenie, nie. I teraz mam 170 Nm ustawione, nóż do końca, ja zawsze go łapę pierwszorzędnie środkową śrubą i tutaj go nadgarstkiem sobie dociskam, a tu sobie go dokręcam. Druga strona. Mamy to. A teraz weźmy się za trzeci osprzęt, który tu nam się znajduje i są to małe noże. Także zobaczcie, jak to wygląda. Dobrze, także duże noże już mamy załatwione. Widzieliście, jak to wygląda. Teraz weźmy się za małe. Jednakże, tak jak wiecie, mamy lewą, prawą stronę szpanera i noże małe też się od siebie różnią. Tu możecie zobaczyć. Ten tutaj jest ścięty z boku z tej strony, natomiast ten drugi już jest z drugiej strony, więc jedne idą na jedną stronę szpanera, drugie idą na drugą stronę szpanera. Teraz one znajdują się tutaj, ale żeby się do nich dostać, musimy zdjąć tą klapę tutaj. Także otwierajmy to. Będziemy potrzebować do tego młotek i tu jest taki ala zamek. Podważamy sobie ten zamek, otworzymy i teraz klapę musimy odciągnąć i z nią wyjechać. Tak ona wygląda. I teraz już możemy zajrzeć do środka.
Ale narzędzia, których potrzebujemy, to ten sam klucz, z tym, że te małe noże będziemy dokręcać na 90 Nm, więc tu będziemy musieli sobie przestawić na podziałce. Młoteczek ze szpikulcem, bo będziemy te noże musieli wybić. Szpachelka, żeby trochę oczyścić sobie miejsce na klucz. I długi klucz do odkręcenia tych śrub tam. Ale na razie jest słabe światło, dlatego zaraz coś skombinuję. Dobra, posłużył mi do tego telefon, bo lampki nie mogłem znaleźć. Jak to wygląda w środku? W środku wygląda to tak. Tutaj mamy nakrętkę i sobie troszkę ją oczyszczam. Następnie przychodzi klucz. Luzujemy. Od tyłu młoteczkiem tukamy w nóż i nóż nam się wysuwa w tą stronę i stąd go pobieramy. Także 90 Nm. Tu z tyłu mamy takie zapadka czy coś. To dajemy na dół, a wtedy tu możemy przesunąć sobie i ustawić inną wartość. 90 ustawione. Teraz odkręćmy. I musimy to zrobić tak, bo szpaner mamy ruchomy. Także ja robię tak, że sobie klinuję klucz, daję na dół i do góry robię kontrę. O, ale mocno trzyma dzisiaj. Puściła. Dobra. Mamy poluzowane. Teraz mamy poluzowane, teraz sobie tu młotkiem klupniemy. A tu w środku nam się to wysunie. I tym oto sposobem możemy go wyciągnąć z maszyny. A tak wygląda jego miejsce osadzenia. Teraz bierzemy świeży. Tu sobie go wkładam. A lewą ręką sobie go dokręcam, żeby on już mi się nie chciał ruszać. Ja sobie sprawdzam tak palcami, bo ja już to robię za 4 lata, no i ja tak mam już trochę wyczute, ile on ma wystawać z maszyny. Zaraz wam o tym opowiem. Dobrze, troszkę go mam przyłapanego wstępnie. Teraz go dokręcam. I pierwszy wymieniony. Jedziemy z drugim. Tak samo luzujemy, ale pierwszą oczyszczamy sobie trochę nakrętkę. Poszedł. Wyszedł. Wszedł. Tak samo przyłapę go sobie tutaj ręcznie, manualnie. I dokręcam. No, także tak jak widzieliście, tak to wyglądało. Teraz na koniec sobie tylko sprawdzam, obracam szpaner i sprawdzam, czy nóż ten nie wystaje dalej, aniżeli piła. Dlatego, że piła gładzi drzewo jako ostatnia, więc jeżeli nasz mały nóż by wystawał bardziej niż ta piła, tak zaraz by było to widać na drzewie. Ja resztę już sobie zrobię sam. Dziękuję wam, że byliście do końca. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Znowu przypominam o subskrypcji tego kanału. A na dzisiaj to by było tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.